Cześć, witam Was w kolejnej epickiej bitwie. Dzisiejszym bohaterem będzie Kuken na obiekcie 907, czyli medzie rosyjskim, który był rozdawany jako nagroda dla niektórych, czy też wybranych. Ok, zaczynamy powtóreczkę Elhalów, około 50% na zwycięstwo. Tutaj kolega jedzie w plutonie z Niedyskutuj na STB-1. No i obejrzymy sobie naprawdę bardzo, bardzo ciekawą, epicką potyczkę. Na początek jazda na tak zwaną mordownię, gdzie oczywiście szybko dojeżdżające medy mają możliwość postrzelania w hewiki, które nieopatrznie się gdzieś tam będą próbowały przejechać, co się teraz zdarza dosyć rzadko. I zazwyczaj przez sektor A2 już nic nie przejeżdża i nie ma łatwych strzałów, wszystko stoi w A3. Tak zazwyczaj te bitwy teraz wyglądają, także pewnie za jakiś czas Wargaming zmieni tą mapę. Takie moje przewidywania. T5-4 wyjechała dosyć mocno i mamy pierwszy udany strzał w tej bitwie, czyli jakieś wejście w bitewkę. Jak widzimy, heavyki tam w ogóle nie zamierzają przejeżdżać, także to co mówiłem, nie ma łatwych strzałów. T5-4 teraz wyrwał bardzo mocno. T21 ten strzał raczej nie miał szans powodzenia. Tutaj trzeba uważać na Artę. To jest miejsce, gdzie Arta spokojnie wrzuca i jest tutaj groźnie. Także takie stanie no jest po prostu mocno ryzykowne. No właśnie, wyrwał STB na szczęście tylko z odłamków, bo już mógłby zejść do garażu. Teraz mamy Hewika, który przejeżdża, zdecydował się od razu, dostał dwa strzały, dlatego nikt tędy już nie jeździ. Mamy 600 obrażeń, 0-0, także długa jeszcze droga przed nami do końca tej bitwy. No i niestety teraz Elhalów zazwyczaj właśnie wygląda tak jak teraz, troszkę statycznie. Wszystko poukrywane, nikt nie chce wyjeżdżać. Arta też nie ma dobrych przestrzałów. Teraz się świecimy. Arta może znowu wrzucić. Troszkę się dziwię Kukenowi, że tak stoi w bezruchu. Bo naprawdę różnie to się może skończyć. Teraz wyjazd do przodu. Ale tutaj widzimy obiekt 140 i 50B, także nie ma szansy jakoś mocniej ich zaatakować. Oczywiście Kuken nie może tędy wyjechać, bo dostanie gąskę i 50B go może zdoić do zera. Poprawi oczywiście obiekt 0-0. Już 3 minuty, żaden czołg jeszcze nie padł. Obie strony grają bardzo rozważnie i ostrożnie. 50B teraz słabo wyjechał. Nie udało się go przebić. Też strzał był chyba nieźle mierzony. 0-2, także zaczynają się wreszcie jakieś fragi. Ok, ten 50B jest w tym momencie nietykalny. Wszystko, co pod niego wyjedzie, może dostać 4 pestki, także nikt oczywiście nie będzie chciał spróbować. Kuken wybiera jakąś inną drogę, bo na razie w tej bitwie panuje mocny impas. Zobaczymy, co wybierze. Czyli strzał w 50B z innego miejsca i bardzo dobrze, 930 obrażeń. Teraz niestety nie dyskutuj, wyrwał potężnie od Arty i schodzi do garażu, 3-6. Teraz ten 50B. I już praktycznie skazany na pożarcie. Jeszcze przeładowuje ISU, tylko na szczęście za 400, czyli ma nie armatkę tą 152 mm, tylko tą 122. 4-6, jeszcze to wszystko nie wygląda fatalnie, ale widzimy, że coraz niestety gorzej. Teraz GW Tiger bez uszkodzeń, także sporo szczęścia.
4-8 plus HP-ków już sporo do nadgonienia. Także zaczyna się, jak to zazwyczaj każda epicka bitwa, od padania powolnego drużyny. Kuken teraz zrywa się z tej mordowni, wie, że tutaj był obiekt 140, który może zajechać nasze arty. Był 50B, 4-9, robi się coraz bardziej ciekawie. Jest ten obiekt. Być może będzie na niego bicie. 50B, który jest na ogrysku, przydałoby się oczywiście go wykończyć. Niby na ogrysku, ale pestki cały czas może fundować naszej drużynie. 5-10. Tortoise się teraz odbił. Strzał z biodra trafiony z przebiciem. No i strzelanie się z Tortoise'em na taki dystans to jest pomysł co najmniej średni. Tak samo stwierdził Kuken. Plus oczywiście mogłaby tutaj Arta skupić. Także nie ma co tak robić. Mamy wyświeconego Tortoise'a, tym razem bokiem. Także bardzo ładnie, mamy 2000 obrażeń, 5-11. Teraz już Kuken nie jest wyświecony, także może bezkarnie prać tego Tortoise'a. Cały czas na razie jest wyświecony, także trzeba korzystać. Kuken się nie świeci. Widzimy, dział przeładowuje bardzo szybko. Jest celne. I naprawdę potrafi przeciwnikom sporo naprzód krwi. Teraz czekamy jeszcze chyba na ostatni taki strzał w tego Tortoise'a. Ryzykowna decyzja, ponieważ Arta zawsze potrafi skupić w najgorszym możliwym momencie. I zobaczcie na sytuację, 6-11. Kuken został tylko z obiektem 704 i ma jeszcze do dyspozycji dwie arty w swoim teamie, a drużyna przeciwna to jest obiekt Godzilla 5120, Tortoise, dwie arty, Tygrys, Isu, Su-101, także zdecydowana przewaga, jeśli chodzi o przeciwników. 50-120 wykończony, bardzo dobrze. Nie udało mu się ani jednej pestki wsadzić. Z tyłu Su-101, tutaj obiekt 140. Myślę, że dobrą decyzją byłoby jak najszybsze wyjechanie tego obiekta 140 i skończenie go, ale tam też z tyłu gdzieś czaiła się Godzilla. Nie wiadomo, czy przypadkiem na mordowni by się tutaj nie znalazła. Kuken się nie zdecydował. Teraz mamy pojedynek Su-101. Ten się przebija za złota bez problemu, razem z gąską. Mamy na liczniku 3500. Teraz Kuken założył, że obiekt 140 wyjedzie na niego z tyłu. Tak się jednak nie stało. Trzeba się skupić na tym Su-101. Udało się go trafić. Teraz Su-101 się nie przebił. 3800 na liczniku. I pomogła Arta, 8-11. Przeciwnicy mają prawie 5000 HP-ków, my tylko 2300, z czego część należy do Arty. Arta za chwilę nam wysiądzie, ponieważ już została tylko jedna. Także to jest tylko kwestia czasu, zanim cokolwiek po nią pojedzie. Już tak naprawdę Kuken musi liczyć na siebie, a czołgów ma naprzeciwko siebie 1, 2, 3, 4, 5, 6, aż 7. Także naprawdę bardzo trudna sytuacja. Arta jeszcze żyje. Jeszcze oczywiście ma szansę zdjąć jakiś czołg, jeśli ten by wyjechał prosto pod lufę, ale wiadomo, że później Arta wroga skupi i tamta udaje się do garażu. No i 8-14. Tak jak przewidziałem, tak się stało. Mamy teraz obiekt tam do bicia. Niestety strzał po wieży. Szkoda, to był ważny. Frak na szczęście nie ma spota. No i tak, Kuken ma 994 HP, przeciwnicy aż 4700, czyli tak naprawdę mają pięciokrotną przewagę w HP-kach. Czołgów aż 7 na jednego, bo Artę również trzeba zaliczać oczywiście do groźnych rywali. Cały czas będzie w bitwie i będzie pomagała swoim sojusznikom. 3800 obrażeń. Tortoise wiemy, że było na dobicie. Obiekt 140 był na dobicie. Ale jeszcze mamy Godzillę. Tygrys drugi, który nie wiadomo gdzie jest. Mamy również Isu, który na pewno ruszy się. Mamy teraz Tortoise'a. Strzał z auto-aima.
Szkoda, jeśli ten strzał nie byłby z auta i byłby dobrze celowany, to Kuken nie straciłby tych 224 HP-ków. Nie udało się. Teraz mamy Isu. Niesamowicie groźna sytuacja. Isu dinga się ze złota. Kuken na niego wyjeżdża. Na szczęście zjął auta ima, bo jeszcze mogłoby pójść po dziale. No i teraz już Isu jest bezbronny. Chyba padł mu silnik albo kierowca, ponieważ obracał się niezwykle wolno. 4800 obrażeń. Ten Isu naprawdę mógł tutaj napsuć nam potwornie dużo krwi. Mamy obiekta 140, strzał, ding, arta, jedna chybia. Zostaje nam 112 HP-ków, 5 fragów i jeszcze GW Tiger zajeżdża od tyłu. Dramatyczna sytuacja, na szczęście nie trafił. Teraz Kuken ma dużo czasu, żeby się do niego oczywiście dobrać. Niestety pudło, już duże nerwy, 5400 na liczniku. 112 HP-ków, przeciwnicy mają aż 3000, czyli jak widzimy 30-krotnie więcej. To już jest dramatyczna sytuacja. No i mamy wykończoną artę, także jedna nie będzie bruździła. 6 fragów, 5600 obrażeń, na kapie jeden czołg. Kapowanie w takiej sytuacji jest oczywiście bezsensowne. Lepiej byłoby zajechać naszego bohatera w kilku, wtedy nie miałby większych szans, a przynajmniej bardzo, bardzo byłoby mu trudno. A jeśli jeszcze tutaj ktoś kapuje, no to jeszcze pokazuje swoją pozycję. FV215B 900 HP-ków, my mamy tylko 112. Na szczęście nie trafił, bo już by był pewnie garaż. Dużo, naprawdę dużo nerwów. 12 do 14. Jeszcze jedna arta, która cały czas może nam tutaj zrobić duże kuku. FV dwa razy dingnął. Jeszcze na pewno ładuje. Mamy 5900 obrażeń. Arta na szczęście nie trafia. Szczęście w epickiej bitwie to jest podstawa. Bez tego na pewno by się nie udało wygrać żadnemu zawodnikowi. 1 na 7 wystarczy, że wyjedzie 3 na niego i żaden koks nie podoła. A jeśli podoła, to znaczy, że przeciwnicy popełnili błąd, nie zabijając go w takiej przewadze. Także to jest dla mnie proste. Tutaj Kuken wykazał się sporymi umiejętnościami, jak do tej pory. Dostał trochę szczęścia, trochę dingów, trochę pudeł od arty, ale bez tego epickiej bitwy by nie było. FV skupia. Teraz niebezpieczna sytuacja. Udało się trafić idealnie razem z unikiem. Znowu troszkę szczęścia. 6500, siódmy frag. No i jeszcze 2000 przeciwnicy mają HP-ków. Tygrys pisali wcześniej wrogowie, że jest botem. Także albo jest na awku, albo po prostu stoi gdzieś przy bazie. Do końca bitwy niecałe 2 minuty. Także to też jest sytuacja średnia, no bo znaleźć artę, wykończyć tygrysa, który pewnie jest na full HP, jeśli kampił w bazie, nawet jeśli jest jakiś bardzo słaby gracz, to wystarczy jeden strzałek i z biodra, taki bez przymierzenia i mogło być po bitwie. Teraz no, dziwne zachowanie Kukena, który pisze do arty, że musi wygrać i potrzebuje masterki. No, ja takich rzeczy kompletnie nie pochwalam. Na szczęście arta nie zgodziła się i bardzo dobrze, bo jeśli by się podłożyła, to pewnie ta bitwa by się u mnie nie znalazła, bo nie byłaby to w żaden sposób wówczas bitwa epicka, a tylko takie mnie interesują po ciężkiej walce, po naprawdę ciężkiej przeprawie. Mamy teraz tygrysa, który jest na awku, jeszcze podpała. Mamy niecałą minutę do końca bitwy. To jest oczywiście nagroda za bitwę do tej pory. Mamy teraz GW Tigera, który pojawia się w dosyć niespodziewanym miejscu. Do końca bitwy 45 sekund. Arta nie trafia. Znowu dopisuje szczęście i mamy 40 sekund, żeby dojechać i wykończyć artę. Mamy dwa pociski premium i dwa pociski HE. Naprawdę dramatyczna jest ta bitwa. Dużo, dużo emocji. Mamy 20 kilka sekund do końca. Tygrys
GW Tiger znaczy ucieka, 112 HP-ków, tylko żeby się nie rozbić. Zjeżdżamy i pięknie kończymy. Obejrzyjmy sobie wyniki końcowe. No i mamy oczywiście masterkę, która była w pełni zasłużona, bez żadnego podkładania się. Stalową ścianę, obrońcę, duży kaliber, specjalistę, medal Kołbanowa oraz medal Radleya Waltersa, 9 kili, 8, prawie 600 obrażeń i blisko 1600 expa. No na tych tierach to jest bardzo, bardzo dużo. Także świetna była ta bitwa, 6 km przejechane. Także zwolennicy, którzy zawsze patrzą, jak ja patrzę na dystans, będą na pewno zadowoleni. 100 punktów obrony bazy lub więcej, 3500 potencjalnych obrażeń zablokowanych przez pancerz. No i 43 strzały, 39 w celu, 29 przebić. Zdecydowanie epicka bitwa, warta obejrzenia. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć.